Justyno, za tobą jest rok zmian tak naprawdę. Ostatnie miesiące szczególnie dużo się działo w twoim życiu i muszę zapytać o tę najprzyjemniejszą część i ten powód naszego spotkania, czyli nowy program. Powiedz mi proszę, czy ty w ogóle się spodziewałaś, że będzie taki wysyp artykułów na temat tego nowego show? Szczerze, po nazwie programu przypuszczałam, że tak będzie. Koncepcja jak najbardziej myślę, że przypadnie widzom do gustu, chociaż zobaczymy jak będzie. Mam taką nadzieję, a program jak najbardziej dla mnie taki bardziej... Bardziej taka przygoda i poznawanie nowych ludzi i ja się też od nich uczę dużo tego, jak na przyszłość radzić sobie tak naprawdę też z emocjami, bo ja też nie ukrywam, jestem osobą emocjonalną, czasami też wybuchnę, wyleję z siebie to, tylko że mi akurat szybko przechodzi, a nie wszystkim. Ciągasz wnioski po prostu z tego programu. Ale wydaje mi się, że też to wyzwanie jest dla ciebie podwójne, ponieważ po pierwsze będziesz w roli prezentera prowadzącej, czego jeszcze raczej nie robiłaś poza YouTube'em, gdzie prowadzisz kanał kulinarny, ale po drugie to jest chyba wyzwanie, ponieważ prowadzisz życie na dwa miasta, dwie części Polski. Nie wiem, czy to rozłąka z dziećmi jest dla ciebie jakąś trudnością? Dokładnie, tylko że to nie jest aż tak rozgraniczone, bo ja tutaj staram się spędzać czas do minimum. No nie to, że nie lubię Warszawy, ale moim priorytetem są dzieciaki i wiadomo, że ja od zawsze tak naprawdę byłam z racji tego, że byłam żoną sportowca i on był nocą na wyjazdach. Wiem jak to... To nie jest tak, że ja jestem od roku sama samiuteńka, bo zawsze mogłam liczyć na pomoc i na wsparcie moich rodziców. No i gdyby nie oni, no to tak naprawdę nie mogłabym się podjąć prowadzenia tego programu, mimo tego, że ja tutaj jestem na przykład dwa dni w tygodniu, czy tam dwa dni raz na dwa tygodnie, ale to i tak jednak jest też zaangażowane w to wielu ludzi u mnie w domu, za co muszę im dziękować. A ty czujesz się spokojna, że są to jednak rodzice? Zdecydowanie tak, no bo ja nie wyobrażam sobie, żebym na przykład... miała je ze sobą zabierać, bo jest szkoła i jest mnóstwo innych zajęć, a poza tym dla mnie ważne i dla nich jest poczucie bezpieczeństwa i ich taki swój rytm dnia i tak dalej. Na koniec muszę zapytać jeszcze, czy twoje serce jest otwarte na jakieś nowe doświadczenie? Powiedziałaś o marzeniach, może takie, żeby też sobie ułożyć życie, żeby pomyśleć również o sobie w tej sferze prywatnej. Na razie mam plany takie, żeby jak najlepiej wychować dzieciaki, żeby pokończyły szkołę, żeby były szczęśliwe, żeby to się realizowały, a ja mam nadzieję, że jak ja będę z uśmiechem na twarzy szła przez życie, że one też będą... Dobra karma też do ciebie wróci. Tak, ale ja nie, na razie nie myślę zupełnie o żadnych związkach, nie myślę o... Nie. Nie jestem tak zwanym łowcą, jak to się śmieją, że od razu potrzeba, nie wiem, po rozpadzie od razu nowego mężczyznę czy tam partnera, nie. Ja w ogóle nie. Najpiękniejsze rzeczy chyba przychodzą, kiedy ich nie planujemy, więc mam nadzieję, że dokładnie tak będzie i w tym przypadku. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.